Cześć. Dzisiaj chciałem pochwalić to pnącze, które porasta balustradę tarasu. Actinidia arguta, czyli Actinidia ostrolistna, inaczej mini kiwi. Wcześniej miałem tutaj glicynię, która miała bardzo silne przyrosty nowe. Wyginała mi rury, wchodziła bardzo wysoko, wyrzuciłem ją i posadziłem cztery takie mini kiwi. Akurat są to odmiany rozdzielnopłciowe. Mam trzy osobniki żeńskie, odmiana bodajże Domino i osobnik męski pośrodku odmiany Joker. Dlaczego mi się podoba? Świetny kształt liści, skórzaste, lśniące. I czerwone ogonki. Wcześniej zaczyna wegetację. W tamtym roku, po chyba 4 latach, albo i 5, zyskałem mniej więcej skrzynkę, taką dużą skrzynkę na owoce. Małych mini kiwi. Oczywiście nie zbierałem ich w jednym rzucie, a stopniowo podjadałem nawet do listopada. W tamtym roku też, czyli w roku 2021, owoce jakoś tak późno dojrzały, były początkowo bardzo twarde. Nie byłem przekonany, czy zdążą dojrzeć, ale tak się jednak stało. W tej chwili jest pełnia kwitnienia, już lecą płatki. Słychać tutaj różne zapylacze, dużo trzmieli. Przede wszystkim one. I pokazuje taki stan przed cięciem, bo tych nowych biczy troszkę jest, ale to nic w porównaniu właśnie z glicynią. Będę wycinał wszystko, co jest właśnie tymi wychodzącymi językami, i do tego się ograniczę. Tutaj jeszcze raz zbliżenie na czerwone ogonki. Fajne liście. Trochę szorstkowców. Mini kiwi tworzy taką dosyć zwartą ścianę zieleni. Na altanie z tyłu robi się przyjemnie ciepło i chłodno. Za jakiś czas tych owoców, tych kwiatów nie będzie. Na osobniku męskim oczywiście nie będzie żadnych owoców, ale będą na trzech żeńskich. Na tarasie już więcej biczy niż tam na samej ścianie, więc też zaraz to przytnę i znowu będzie nisko. Zapach kwiatów jest słodki, trochę taki jak na drzewach owocowych. Całkiem intensywny, chociaż nie taki jak u cytrusów. O, tutaj ładnie to wygląda. Czerwone ogonki, zielona blaszka i kwiaty. Tam jakiś trzmiel, a nawet kilka dzielnie zapylają. Pszczoła. Sporo się tutaj dzieje. Kolejna. Przyjemne z pożytecznym. Jesienią będą owoce i pokażę, ile tego jest, jakie są. Pozdrawiam. Cześć.